Angelika, jak obserwujesz to, co dzieje się w polskim show biznesie, osoby niektóre się rozstają, a potem kolokwialnie mówiąc, no publicznie biorą brudy, na przykład Joanna Opozda i Antek Królikowski, czy właśnie Sebastian Fabiański, który też sporo o swoim życiu prywatnym mówi w mediach, to jak ty to oceniasz? Ja, jak można zauważyć, jestem taką osobą, która bardzo mało właśnie mówi takich rzeczy, jeśli chodzi o moje życie prywatne. Wiadomo, coś tam pokazuję, nie mówię też, że zawsze wszystko kryłam. Natomiast nie jestem fanką właśnie wyciągania takich rzeczy do internetu, ale no nie oceniam. No jakby no każdy robi tak, jak uważa. Każdy może robić, co chce. No ja natomiast jestem po prostu taką osobą, która nawet jak gdzieś tam ktoś mnie skrzywdził, albo gdzieś tam ktoś nie jest jakąś osobą, którą lubię i uważam, że ktoś powinien się dowiedzieć o tym, że nie jest dobrą osobą, to ja nie jestem taka, żeby teraz to wyciągać i tak naprawdę robić jakieś tutaj zamieszanie. No jakby... Ja osobiście nie chciałabym być w takiej sytuacji nigdy i od tego uciekam. Też mój narzeczony jest osobą, która jest zupełnie z innego świata, bo też na takim bardzo prywatnym życiu mi zależało. Ale wydaje mi się, że takie pranie brudów publiczne jest jakąś taką ostatecznością, że gdy już prywatnie coś nie działa i coś nie idzie, to po prostu stara się w jakiś sposób zadziałać publicznie. Tak, w tych dwóch przypadkach mam takie wrażenie, że po prostu nie było innej opcji, że ludzie pytają, ludzie dopytują, też w wywiadach, też na Instagramie, że w końcu to się tak w środku tli, że trzeba to gdzieś publicznie w końcu powiedzieć i pokazać ludziom, jaka jest prawda. Mnie w ogóle totalnie przeraża taka perspektywa, dlatego ja od lat, będąc w showbiznesie, nigdy wnikliwie nie dzieliłam się swoim związkiem i niezależnie od tego, czy mój partner był osobą publiczną, czy też nie, to tak naprawdę nie dzieliliśmy się tym społecznym obiegu do oceny innych ludzi, bo przerażała mnie perspektywa takiego oceniania, udowadniania, bycia w takiej pozycji, że kiedy się nie odezwiesz, to i tak zostaniesz oceniony, więc to zmusza cię do odezwania się. To, co się dzieje w życiu tych ludzi, jakby po pierwsze zupełnie mnie nie interesuje, bo ja nie mam pojęcia co, gdzie, jak, dlaczego, kto z kim, ale współczuję im na pewno, że muszą te wszystkie brudy prać publicznie i być ocenianym przez tyle ludzi.